Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest! Kronika sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. Wiele działo się dzisiaj na sportowych arenach. My rozpoczynamy od siatkówki, ostatniego meczu Polek w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Biało-czerwone mierzą się dzisiaj w Gdańsku z Turczynkami. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie B. Dowiedzmy się więc, jak radzą sobie nasze siatkarki. A to wie na pewno Rafał Bała. Na razie to rzeczywiście jest dobry wieczór dla Polek, bo choć przegrywały już 1-2 w setach, to w czwartej partii zagrały koncertowo 25-18. No i to był przede wszystkim Magdalena Stysiak-Show, nasza atakująca, na liderka naszej kadry. W końcówce tego seta zagrała znakomicie, atakowała z każdej pozycji, również serwowała wspaniale i 25-18. Duża przewaga, to jest bardzo ważne przed tym ostatnim, decydującym tiebreakiem setem, który no, nazywany jest ruletką siatkarską, ale oczywiście tutaj wszystko się może jeszcze wydarzyć. Turczynki grają dzisiaj znakomicie. One są faworytkami, wywiązują się z tej roli, chociaż można je przycisnąć przede wszystkim w przyjęciu zagrywki. Na razie 2-2 po czterech setach. Fantastyczny mecz nawiązujący do tych wielkich, wspaniałych potyczek Polski z Turcją. Jak powiedziałaś, Sylwia, mecz o pierwsze miejsce w grupie. Jak on się rozstrzygnie, przekonamy się za kilkanaście minut. 2-2, za chwileczkę początek tiebreaka. Bardzo dziękuję za relację i oczywiście czekamy na piąty set tego spotkania. Tymczasem w pierwszej kolejce Ekstraklasy siatkarzy AZS Olsztyn przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3 i Asseco Resovia wygrała z Projektem Warszawa 3-0. Trwa jeszcze spotkanie Luka Lublin z Czarnymi Radą. Na razie Czarni Radą prowadzą w setach 2-1, a w czwartym secie na prowadzeniu Luk Lublin 17-15. Wiele emocji było dziś także w Toruniu, gdzie odbyła się 10. runda indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. O tym, kto wygrał Grand Prix Polski, Tomasz Kowalczyk. Wielkie emocje, wspaniały speedway i dwa medale Polaków w indywidualnych mistrzostwach świata w jeździe na żużlu. Do pewnego wcześniej już złota Bartosza z Marzlika doskoczył Maciej Janowski, który brawurowo wywalczył dziś brązowy medal. Bartosz z Marzlik pewnie przypieczętował w Toruniu swój złoty krążek. Od dziś można powiedzieć, że już trzykrotny mistrz globu radził sobie przez całe zawody znakomicie. Pierwsze trzy biegi przejeżdżał na drugim miejscu. W swoim czwartym starcie wygrał i był już pewny awansu do półfinałów. W półfinale też zwycięstwo, no a w wielkim finale drugie miejsce. Profesorsko i brawurowo Bartosz z Marzlik. Sprawa srebrnego medalu też bardzo szybko rozstrzygnęła się na Moto Arenie, chociaż Leon Madsen już przed zawodami był niemal pewny, że zajmie w krańcowej klasyfikacji drugą pozycję. Kwestia walki o trzecie miejsce była bardziej skomplikowana. Zamieszanych w grę o brąz było pięciu zawodników. Patryk Dudek, Robert Lambert, Dan Dewey, Fredrik Lindgren i Maciej Janowski. Ten ostatni atakował z siódmej pozycji. Jak się okazało, kluczowy był drugi półfinał. Ustąpił Maciej Janowski prawdzie pola Bartoszowi z Marzlikowi, ale sam zajął drugie miejsce, wyszarpując tę pozycję Mikkelsenowi i Biłjemu. Wtedy wszystko stało się jasne i Moto Arena eksplodowała szałem radości. Wielki finał nie miał już takiego znaczenia. Martin Waculik przed Bartoszem z Marzlikiem, Leonem Madsenem i Maciejem Janowskim. Ale my cieszymy się, że mamy dwa medale. Złoty Bartosza z Marzlika i brązowy Macieja Janowskiego. Do motorsportu jeszcze wrócimy w kronice sportowej, ale teraz powracamy do meczu polskich siatkarek z Turczynkami w Mistrzostwach Świata. W Gdańsku jest Rafał Bała, no i tam już rozpoczął się piąty set tego spotkania. Początek i Polki prowadzą 2-1 po atakach Oliwii Różańskiej i teraz Magdaleny Stysiak, a zatem nie zwalniają tempa i oczekujemy, że ten tiebreak będzie również grany na wielkich emocjach. I na to liczymy. Oczywiście z Rafałem Bałą jeszcze usłyszymy się w naszej audycji. A teraz przenosimy się na boiska piłkarskie. W 11. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań podejmował Legię Warszawa. To szlagierowe spotkanie oglądał Dawid Cytrowski. Ten klasyk rozczarował. Lech Legia 0-0. Więcej ostrej gry niż sytuacji bramkowych, więcej kartek niż interwencji bramkarzy. Kolejarz miał przewagę i to wyraźną. W końcówce po czerwonej kartce dla Artura Jędrzejczyka wręcz przygniatającą. Mistrzowi Polski nie udało się jednak przechylić szali na swoją stronę. Skrzydłowy Michał Skóraś. Myślę, że przeważaliśmy w tym spotkaniu. Szkoda, że nie potrafiliśmy tego zamienić, tych akcji na bramkę. Jeszcze jesteśmy troszeczkę rozczarowani, ale najważniejsze, że tego meczu nie przegraliśmy. Po meczu wszyscy
Polscy Lechici zgodnie podkreślali, że choć żałują straty dwóch punktów, to jednak cieszą się z gry w defensywie. I faktycznie to warte odnotowania. Legia w Poznaniu nie stworzyła w zasadzie ani jednej okazji. Bramkarz Filip Bednarek po meczu puls miał spokojny, jak na popołudniowym obiedzie u rodziców. Co innego Kacper Tobiasz. Młody legionista musiał uwijać się jak w ukropie. W pierwszej połowie już na początku po strzale Amarala pokazał, że fachu uczył się chociażby od Artura Boruca. Efektowny pajacyk w szóstej minucie zatrzymał szarżującego Portugalczyka. Zresztą Amaral kilka minut później miał okazję do rehabilitacji, ale tuż przed strzałem się potknął i nie trafił w piłkę. Tobiasz sprawdzony był jeszcze w pierwszej połowie przez Karl Strema, w drugiej przez Kwekwe Skiriego. Za każdym razem ratował swoją drużynę. Piłkę meczową w 88 minucie miał Skóraś, ale spudłował. Pierwszy kontakt miałem troszeczkę zły, gdzieś się wyrzuciłem i próbowałem uderzyć sytuacyjnie z lewej nogi. I niestety, no, tak jak w meczu to było, strzeliłem obok bramki. Trener Legii Kostar Uniajicz. We got three yellow cards and one for the head coach. W pierwszej połowie moi zawodnicy otrzymali trzy żółte kartki, czwarta była dla mnie. W drugiej części spotkania zostaliśmy ukarani kolejnymi trzema kartkami. Było to dla mnie dość dziwnie, choć nie osądzam pracy sędziego. Nie są to moje kompetencje. Niełatwo grało się, będąc ukaraną taką liczbą żółtych kartek. Byłem blisko sytuacji, w której Artur Jędrzejczyk otrzymał czerwoną kartkę. Dla mnie w niej nie było faulu. Generalnie podczas meczu było bardzo, bardzo dużo walki, bardzo dużo pojedynków. Dobrze potem graliśmy w defensywie. Uważam, że zasłużyliśmy sobie na ten punkt. At the end, I think we deserve this one point. Tego, że Legia nie dokończy tego meczu w komplecie, można było się spodziewać już w przerwie. Liczba żółtych kartek mówiła sama za siebie. Trener kolejorza John van den Brom. We have to do better when we play against them. Na pewno powinniśmy w tym zestawieniu 11 na 10 pokazać się z lepszej strony. Powinniśmy grać lepiej i wykorzystać to, że graliśmy w przewadze. To jest oczywiste, że w takim momencie nasz rywal skupił się bardziej na obronie, zamknął środek. Dlatego my powinniśmy poszukać tych wolnych przestrzeni gdzieś chociażby na skrzydłach i stamtąd posyłać piłki w pole karne, aby poszukać gola. Tego nie robiliśmy. Więcej tych dośrodkowań było gdzieś tam z drugiej linii, z głębi pola, a to nie jest łatwe. To też nie przyniosło nam sukcesu i to jest to, co mi się dzisiaj, jeśli chodzi o tą końcówkę meczu w wykonaniu mojego zespołu, nie podobało. Powiedziałem już o tym piłkarzom, że to musimy poprawić. W Poznaniu emocji mało. Lech zremisował z Legią 0-0. Z Poznania wędrujemy do Szczecina, bo tam przed chwilą zakończył się mecz Pogoni z Lechią Gdańsk. Na miejscu jest Artur Dyczewski. W Szczecinie emocji nie brakowało, piłkarze Pogoni jeszcze teraz na murawie świętują z kibicami zwycięstwo, zdobycie 3 punktów na otwarcie stadionu. 20 tysięcy i 16 osób przybyło tutaj na stadion, aby dopingować Pogoń w tym meczu z Lechią Gdańsk. Spotkanie jednak świetnie rozpoczęło się dla ostatniej w tabeli Lechii. Ekipa trenera Marcina Kaczmarka w 14 minucie po składnej akcji precyzyjnej centrze Flavio Paixão objęła prowadzenie, bo strzałem głową Dantego Stypice pokonał kapitan Lechii Maciej Gajos. Ale jeszcze w pierwszej połowie Pogoń odpowiedziała. W 37 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Damiana Dąbrowskiego Szwed Pontus Amfi strzałem głową doprowadził do remisu, a 2 minuty później Szwed wymanewrował jednego z obrońców Lechii, później Duszana Kucjaka i wyłożył piłkę jak na tacy Kamilowi Grosickiemu, a reprezentant Polski strzałem z 10 metrów umieścił piłkę w pustej bramce. Pogoń prowadziła 2-1, rozpoczęła od mocnego uderzenia drugą połowę, ale Szwed Pontus Amfi przegrał pojedynek sam na sam z Duszanem Kucjakiem. Przegrał także pojedynek sam na sam w późniejszej fazie drugiej połowy Kamil Grosicki. Lechia mogła doprowadzić do remisu, gdy w 90 minucie strzałem głową piłkę niemal już do bramki posłał Flavio Paixão, ale jeszcze Dante Stypica z pomocą słupka ją zatrzymał przed przekroczeniem końcowej linii boiska. I w doliczonym czasie gry, aż 10 minut grano dłużej, to Pogoń była bliższa zdobycia 3 gola niż Lechia wyrównania, ale pomylił się Wahan Biczak-Cian pudłując z 10 metrów. Wspaniała atmosfera na stadionie, dobry, szybki mecz, zacięta walka i 3 punkty dla Pogoni. I Pogoń, przynajmniej do niedzieli, liderem piłkarskiej ekstraklasy. W Szczecinie Pogoń wygrała dziś z Lechią Gdańsk 2-1. Bardzo dziękuję za relację. Dziś odbyło się jeszcze jedno spotkanie. Górnik Zabrze przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. O tym Piotr Muszalski. Kibice dziś przy Roosevelta zobaczyli aż 5 bramek. Już w 11 minucie prowadziło Zagłębie Lubin za sprawą Damiana Bochara. Górnik cały czas jednak
atakował i w końcu za sprawą Roberta Tadoka udało mu się trafić. Jeśli chodzi o ten fragment gry, to miejscowi mieli optyczną przewagę, ale goście znów załatwili ich kontrą. W 32 minucie piłka posłana z lewej strony trafiła przed pole karne do Gabrinaszwiliego. Jego strzał został jeszcze zablokowany, a futbolówka spadła na 5 metr, gdzie dobrze ustawiony był Filip Starzyński, który nie dał szans zabrzańskiemu golkiperowi. Po zmianie stron ataki górników w końcu przyniosły skutek. Znów bohaterem okazał się Robert Dadok, który z bliskiej odległości pokonał bramkarza z Lubina i w 58 minucie było już 2-2. Dadok nie był jednak jedynym zawodnikiem w tym meczu, który ustrzelił dublet. Damian Bochar, który w 64 minucie został obsłużony fantastycznym prostopadłym podaniem od Bartłomieja Kutki, nie pomylił się w sytuacji sam na sam i Zagłębie po raz trzeci wyszło na prowadzenie. Górnik atakował, ale Zagłębie dobrze te ataki odpierało. To był mecz do wygrania na pewno i ta sama sytuacja to z Piastem Gliwice, że czujesz tą kontrolę, ale przegrywasz mecz. Robert Dadok, strzelec 2 bramek dla Górnika Zabrze. Są momenty, w których się wyłączamy i nie jesteśmy na tyle agresywni, na ile powinniśmy być, bo to jest nasz styl gry w defensywie i są takie momenty, które musimy poprawić, żeby wygrywać te mecze pomimo naszej kontroli. Tak ten mecz podsumował Piotr Stokowiec, trener Zagłębia Lubin. Nie jest łatwo strzelić 3 bramki w jednym meczu i cieszę się, że zrobili to liderzy. Starzyński, Bochar. Nie cofnęliśmy się, graliśmy do przodu odważnie, próbowaliśmy presować i myślę, że kluczowa też była zmiana systemu, gdzie wyłączyliśmy skrzydła i już tego miejsca na bokach nie było, przeszliśmy na trójkę. Jak się okazało, przerwa reprezentacyjna nie pomogła Górnikowi. Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin 2-3. W pierwszej lidze piłkarskiej Iskra Częstochowa przegrała z GKS-em Katowice 0-1, Stal Rzeszów uległa lokalnemu rywalowi Resowi 3-4 i Górnik Łęczna wygrał z GKS-em Tychę 3-2. Liderem jest Ruch Chorzów. Już za chwilę wiadomości z lig zagranicznych, ale teraz pytam Rafała Bałę, jak radzą sobie polskie siatkarki w 5. secie meczu z Turczynkami w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Gdańsku. Ano nie radzą sobie najlepiej. Przegrywają 4-8, czy będzie 4-9, to się za chwileczkę okaże, bo Zuzanna Górecka przed chwilą atakowała. No i wydawało się Polkom, że ta piłka gdzieś tam musnęła blok Turczynek, ale sędzia uznał inaczej. Oczywiście trener reprezentacji Polski Stefano Alvarini poprosił o challenge, no i to potrwa pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, zanim będzie tutaj ta powtórka wideo. Polki grają w tiebreaku słabo, zaczęły bardzo dobrze. Magdalena Stysiak, Oliwia Różański, ale później do głosu doszły Turczynki, przede wszystkim na środku siatki Eda Erdem, fantastycznie atakująca z jednej nogi, no i na prawym skrzydle Ebrar Karakurt, a jednak jest dotknięcie bloku, punkt dla reprezentacji Polski, a zatem 5-8, no ta strata ciągle duża, jak na tiebreak, przecież 3 punkty schodziły Polki tutaj ze spuszczonymi głowami na drugą stronę, ale one fantastycznie się dzisiaj bawią, one wierzą w siebie, wierzą ciągle w to zwycięstwo, no i zobaczymy jak teraz Ebrar Karakurt z drugiej linii bardzo mocno uderzył, ale jeszcze Maria Stędzel broni. Kto przebije piłkę na drugą stronę? Magdalena Stysiak, Turczynki będą miały jeszcze jedną okazję. Derdem z jednej nogi atakuje i zdobywa 9. punkt dla Turcji. Jakaż to jest maszyna, jaka to jest doświadczona zawodniczka. Jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza środkowa na świecie gra dzisiaj przeciwko reprezentacji Polski i zdobywa bardzo, bardzo dużo punktów. Polki ciągle walczą, ale jest im bardzo trudno. W tiebreaku przegrywają z Turcją 5-9. Już za chwilę znów wrócimy na parkiet w Gdańsku, a teraz przegląd zagranicznych lig piłkarskich. Rozpoczynamy od hiszpańskiej La Ligi. Trwa spotkanie 7. kolejki. Mallorca gra z Barceloną i Barca prowadzi 1-0 po golu Roberta Lewandowskiego. To już 89. minuta tego spotkania. W angielskiej Premier League derby północnego Londynu dla Arsenalu. W meczu 9. kolejki kanonierzy pokonali Tottenham Hotspur 3-1. Remisem 3-3 zakończyło się spotkanie na Anfield Road pomiędzy Liverpoolem a Brighton and Hove Albion. W pozostałych spotkaniach Bournemouth zremisowało bezbramkowo z Brentford, Crystal Palace uległo Chelsea 1-2, Fulham przegrało z Newcastle United 1-4, Southampton uległo Evertonowi 1-2, a West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce wygrał z Wolverhampton Wanderers 2-0. W tabeli prowadzi Arsenal przed Manchesterem City i Tottenhamem. Jakub Kamiński zaliczył asystę, a jego Wolfsburg pokonał u siebie VfB Stuttgart 3-2 w 8. kolejce niemieckiej Bundesligi. Pierwszej porażki doznał lider Union Berlin. Stołeczna
Śląska drużyna przegrała we Frankfurcie z Eintrachtem 0-2. VfL Bochum z Jackiem Góralskim przegrało aż 0-4 w Lipsku z RB. Polski pomocnik grał do przerwy. FC Köln pokonało Borussię Dortmund 3-2. SC Freiburg wygrał z FSV Mainz 2-1, a Werder Brema wygrał z Borussią Mönchengladbach 5-1. Union pozostał liderem. Berlińczycy mają 17 punktów. Tyle samo zgromadził Freiburg. Dwa mniej mają Bayern Monachium i Borussia Dortmund. We Włoszech także ósma kolejka. Serie A. Piotr Zieliński z asystą w wygranym przez Napoli 3-1 meczu z Torino. Inter Mediolan przegrał z Romą 1-2, a Empoli uległo AC Milan 1-3. Napoli prowadzi w tabeli, ma 3 punkty przewagi nad Atalantą, która jutro podejmie Fiorentinę. We Francji prowadzące w tabeli PSG gra z Niceą i prowadzi 2-1. To już doliczony czas tego spotkania, zaś Strasburg przegrał z Rennes 1-3. Dziś rozegrano 2 spotkania 5. kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych. W obu zwycięstwo odnieśli gospodarze. Chrobry Głogów wygrał z MMTS-em Kwidzyn 29-24, a Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin 39-27. W tabeli prowadzi Łomża Kielce przed Wisłą Płock i Wybrzeżem Gdańskim. Wszystkie zgromadziły po 12 punktów. GTK Gliwice pokonało Start Lublin 63-49, a Trefl Sopot wygrał z MKS-em Dąbrową Górnicza 87-73. W drugiej kolejce ekstraklasy koszykarzy z kompletem punktów są broniący tytułu Śląsk Wrocław, Anwil Włocławek i Trefl. Zaś koszykarki BC Polkowice zdobyły Super Puchar Polski w rozegranym w Gdyni spotkaniu. Podopieczne trenera Karola Kowalewskiego wygrały z miejscową Arką 80-60. Zaś reprezentacja Stanów Zjednoczonych po raz 4 z rzędu, a 11 w historii sięgnęła po Mistrzostwo Świata Koszykarek. W finale w Sydney Amerykanki pokonały Chinki 83-61, a ich liderką była skrzydłowa Aya Wilson, która rzuciła 19 punktów. Brązowy medal dla gospodyń turnieju Australijek. Polki nie zakwalifikowały się do tych mistrzostw, natomiast polskie siatkarki grają właśnie teraz w Mistrzostwach Świata w Gdańsku. Dziś mierzą się z Turczynkami, a to spotkanie obserwuje Rafał Bała. Oj, mierzą się tutaj na razie zamiary na siłę, a te siły opadają już w miarę trwania tiebreaka. Teraz niestety punkt dla reprezentacji Turcji, ale gramy dalej 11-8. Teraz Turczynki prowadzą w tiebreaku. No co tutaj się dzieje? Jeszcze jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o Magdalenę Stysiak, ale sędzia pokazuje, że Turczynki mają serwować. No, zrobiła się tutaj niezła awantura. Będzie chyba dłuższa przerwa. Cały czas sędziowie nie mogą powstrzymać ani trenera Stefana Lavariniego, ani Giovanniego Guidettiego. To jest przecież jeden z najlepszych trenerów żeńskiej siatkówki na świecie. On kiedyś też był przymierzany do reprezentacji Polski, ale od 2017 roku prowadzi Turcję, zdobywa z nią medale. I teraz w polu zagrywki będzie Saliha Sakin, młodziutka zawodniczka, która tutaj zdobyła już kilkanaście punktów w tym meczu. Bardzo dobry serwis, źle przyjęła Zuzanna Górecka. Magdalena Stysiak atakuje, ale no rozbiła ją ta długa przerwa. Jeszcze ma jakieś pretensje do sędziów, ale ona nie powinna podbiegać przecież do sędziów. Od tego jest kapitan Joanna Wołosz. To może się skończyć żółtą kartką, może się skończyć upomnieniem i będzie powtórka. Na taką powtórkę decyduje się belgijski arbiter Wim Kamber. No i tutaj jest naprawdę nerwowo. Tego się właśnie spodziewaliśmy. Gdyby Turczynki prowadziły już 12-8, to byłaby bardzo, bardzo trudna sytuacja, bo przecież to Polki prowadziły na początku tego seta. One wydawało się, że mają pod kontrolą ten mecz po wygraniu czwartej partii. Bardzo wysoko, 25-18. No i te liderki reprezentacji Magdalena Stysiak, Oliwia Różański grały fenomenalnie, ale teraz coś się zacięło. To Turcja, Ebrar Karakurt, Eda Erdem i Hande Balin. One grają dużo lepiej, one zdobywają więcej punktów i Turczynki, czy to z lewego, czy z prawego skrzydła, czy ze środka siatki, na razie są dużo skuteczniejsze. Turczynki przecież pokonywały reprezentację Polski kilkanaście dni temu w turnieju towarzyskim w Neapolu, a ten pamiętny mecz z 2020 roku z Apeldoorn z kwalifikacji olimpijskich. Wtedy Polki miały 5 piłek meczowych, ale doszło do tiebreaka i w tym tiebreaku reprezentacja Turcji zwyciężyła, a później wygrała cały turniej i pojechała na igrzyska.
Igrzyska Olimpijskie. Tutaj jeszcze to nie jest ta faza turnieju. Tutaj jeszcze stawka nie jest tak wysoka. Ja jednak Turczynki wciąż są tym faworytem. Wciąż są upatrywane jako najlepsza drużyna naszej grupy, ale czy zajmą pierwsze miejsce, to się okaże już za kilka minut. Przeciąga się tutaj sytuacja. Nie wiedzą, co zrobić arbitrzy. No i przekonamy się wkrótce, jaka będzie decyzja, ale na razie 12-8 dla reprezentacji Turcji w tiebreaku. Finkale Rovanpera jest liderem rajdu Nowej Zelandii 11 rundy Mistrzostw Świata. Po 13 odcinkach specjalnych o 29 sekund wyprzedza swojego kolegę z teamu Toyoty, Francuza Sebastiana Ogiera. Trzeci jest Estończyk Ojt Tanak w Hyundaiu ze stratą 46,5 sekundy. Jeśli Kalle Rovanpera utrzyma prowadzenie, to na dwie rundy przed zakończeniem sezonu zapewni sobie tytuł Mistrza Świata. Pogoni za tytułem mistrzowskim, ale w kategorii WRC2 jest Kajetan Kajetanowicz. Polak jadący z Kodą Fabią Rally 2 z pilotem Maciejem Szczepaniakiem po sobotnich próbach czasowych jest ósmy w klasyfikacji generalnej rajdu i drugi w WRC2. Sobota za nami, udany dzień, błotnisty, ale radziliśmy sobie z tymi trudnymi warunkami bardzo dobrze. Jesteśmy na drugim miejscu. Cieszę się, że cały zespół Orlen Rally Team spisuje się bardzo dobrze. My z Maćkiem również i to napawa optymizmem, ale jeszcze musimy być wszyscy skoncentrowani, ponieważ niedziela, choć krótka, może być bardzo wymagająca, łącznie z Power Stage'em. Mamy 4 odcinki do przejechania. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i będziemy wyjeżdżać z Nowej Zelandii, wylatywać z uśmiechem na twarzy. Polacy mają 2 minuty i 4 sekundy straty do lidera kategorii WRC2, nowozelandczyka Haydena Padona, jadącego z doświadczonym pilotem Johnem Kennardem w Hyundaiu i20 Rally 2. Do zakończenia rajdu pozostały 4 odcinki specjalne, w tym ostatni zwany Power Stage'em, w którym 5 pierwszych załóg WRC i 3 pierwsze WRC2 otrzymują dodatkowe punkty. Pierwsza z niedzielnych prób czasowych rozpocznie się dziś w nocy czasu w Polsce, dokładnie 3 minuty po 24. Miejmy nadzieję, że polskiej załodze uda się dojechać co najmniej na drugim miejscu do mety rajdu. Wówczas w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata WRC2 awansuje na drugą pozycję. Kajetanowicz będzie mieć wtedy 15 punktów lub mniej straty do Andreasa Mikkelsena, ale przed sobą jeszcze 2 rajdy Katalonii i Japonii. Natomiast Norweg w tym sezonie nie będzie już startował, gdyż wyczerpał limit 7 rajdów. To oznacza, że Polak wciąż ma ogromne szanse na tytuł. Z kolei Tom Christensen wygrał rajd Wisły, 7 rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Szwed wyprzedził Grzegorza Grzyba i Kacpra Wróblewskiego, a Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari zdobył pole position do wyścigu o Grand Prix Singapuru. To 17 runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla. Wyścig jutro. A dzisiaj polskie siatkarki grają z Turcją w meczu grupy B Mistrzostw Świata w Gdańsku. Rafał Bała. To już mogą być ostatnie sekundy tego meczu. Niestety ostatnie sekundy, bo Polki przegrywają w tiebreaku 11-14. Przed chwilą zagrywkę zepsuła bardzo dobrze grająca przecież w całym tym meczu Agnieszka Korneluk, środkowa bloku, która wielokrotnie zablokowała Turczynki, ale teraz niestety te nerwy, no trzeba utrzymać na wodzy jeszcze o czas. Prosi trener Stefano Lavarini, no gdyby Polki przegrały to spotkanie 2-3, no to wtedy pozostają na trzecim miejscu. Nie, nawet spadają na czwarte miejsce w grupie, bo przecież nie wyprzedzają punktami Dominikany, nie wyprzedzają też Tajlandii, która ma 4 zwycięstwa, a Polki pozostałyby z 3 zwycięstwami. No to byłaby słaba sytuacja, bo Turczynki weszłyby do drugiej fazy z lepszym bilansem zwycięstw, z lepszym bilansem punktów, no i wyprzedzałyby Polskę. Jeśli chodzi o Tajlandię, to Tajlandia zabiera mniej tych zwycięstw, podobnie Dominikana, a w drugiej rundzie spotykamy się przecież ze Stanami Zjednoczonymi i z Serbkami, później Niemki i Kanadyjki, to słabsze zespoły, ale znaleźć się w czwórce w tej drugiej rundzie byłoby bardzo, bardzo trudno i awansować do ćwierćfinału. Meriem Bosz to jest rezerwowa atakująca, która wprowadza teraz piłkę do gry. Przyjmuje Oliwia Różański. Nie najlepsze przyjęcie musiała podbiec Joanna Wołosz. Atak! Magdalena Stysiak zablokowana. Jeszcze Joanna Wołosz tę piłkę broni. Co będzie nad siatką? Edem, ale jeszcze mamy piłkę w górze. Magdalena Stysiak. Blok tylko kiwnęła i Turczynki będą miały akcję. Jedna noga Ederdem. I tak kończy się, proszę Państwa, ten mecz. Reprezentacja Polski przegrywa z Turcją 2
do 3 i 11 do 14. No i niestety z dwiema bardzo ważnymi porażkami, z Dominikaną i z Turcją, awansuje do drugiej fazy. Nie było szczęścia, nie było tutaj radości. Polki oczywiście grają dalej, grają w drugiej rundzie Mistrzostw Świata, ale mają te porażki na koncie i przede wszystkim psychicznie troszeczkę chyba opadają, bo dziś z Turcją były blisko zwycięstwa. Jednak przegrały 2 do 3. To tyle z Gdańska. Bardzo dziękuję. To był Rafał Bała. Męska reprezentacja Polski w tenisie stołowym awansowała do 1/8 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Chinach. Podopieczni trenera Tomasza Krzeszewskiego pokonali Australię 3 do 0. A kobieca drużyna na początek rywalizacji wygrała z Uzbekistanem 3 do 2. Jan Zieliński i Hugo Nys odpadli w półfinale debla z turnieju tenisowego w Sofii. Polak i Monakijczyk przegrali z Brazylijczykiem Rafaelem Matosem i Hiszpanem Davidem Vegą Hernandezem 5-7, 7-5 i 5 do 10. Kronika sportowa. Polskie Radio.